Chcemy obliczyć granicę przy x dążącym do nieskończoności z funkcji x kwadrat plus 1 podzielone przez sinus x. No to jak można to obliczyć? Popatrzmy może oddzielnie najpierw na licznik i mianownik, do czego dąży. Zacznijmy od licznika. W liczniku mamy funkcję x kwadrat plus 1. Jak x dąży do nieskończoności, tutaj mamy jeszcze x kwadrat, to to dąży do nieskończoności jeszcze szybciej. Czyli licznik po prostu dąży do nieskończoności. To jest proste. Co mamy w mianowniku? W mianowniku mamy funkcję sinus x. Funkcja sinus x to jest funkcja ograniczona. Przyjmuje wartości w przedziale od minus 1 do 1. W takim przedziale ta funkcja przyjmuje wartości. Więc można by było naiwnie pomyśleć, że tutaj mamy coś, co dąży do nieskończoności, podzielone przez funkcję, która jest ograniczona, no to pewnie całość dąży do nieskończoności. Ale to nie jest tak. Tutaj musimy być ostrożni. Dlaczego tak nie jest? Dlatego, że ten sinus jest czasami dodatni, a czasami jest ujemny. Czyli my tutaj jakieś bardzo duże liczby, coraz większe liczby dzielimy czasami przez coś niedużego dodatniego, a czasami przez coś niedużego ujemnego. Więc jak podzielimy dużą liczbę przez coś ujemnego, to dostaniemy liczbę dużą co do wartości bezwzględnej, ale ujemną. Czyli widzimy, że jak x rośnie, to tutaj wartości tej funkcji nam tak będą oscylować, będą czasami. Dodatnie, czasami ujemne, czasami dodatnie, czasami ujemne i co do wartości bezwzględne będą, będą tutaj bardzo duże. Dodatkowo jeszcze jest taki problem, że za każdym razem, kiedy ten mianownik się zeruje, a mniej więcej co pi, sinus się zeruje dokładnie co pi, to będziemy mieli tutaj 0 w mianowniku, czyli ta funkcja będzie nieokreślona i w otoczeniu tego zera będziemy mieli, będziemy mieli dokładnie w tych punktach, gdzie sinus się zeruje, będziemy mieli asymptoty, czyli ta funkcja będzie miała bardzo skomplikowany przebieg. I te wartości tutaj będą skakać od, do, od bardzo dużych dodatnich do bardzo dużych co do wartości bezemnych ujemnych. Czyli ta granica po prostu nie będzie istnieć. Ta granica nie istnieje. Widzimy to intuicyjnie, jak sobie wyobrazimy przebieg tej funkcji, która tak oscyluje. Ale formalnie można to uzasadnić w ten sposób, że możemy wybrać taki ciąg argumentów, na przykład takich, kiedy sinus jest równy 1. Wtedy dla tego ciągu argumentów wartości funkcji będą dążyć do plus nieskończoności. Natomiast, jak weźmiemy takie argumenty, kiedy sinus jest równy minus 1, no to wtedy w tych punktach wartości funkcji będą dążyć do minus nieskończoności, czyli będziemy mieli podciągi, dla których wartości funkcji będą dążyły do różnych granic, więc granica po prostu w nieskończoności nie istnieje. Takie jest, tak jest formalne uzasadnienie. A możemy jeszcze spojrzeć na wykres tej funkcji, którą tutaj przygotowałem, no, który wygląda właśnie tak, jak mówiłem, że tutaj są jak. Są tutaj różne asymptoty tutaj. Ta funkcja, te wykresy się urywają, dlatego że tutaj są asymptoty w tych punktach. W dodatku widzimy, że jak x rośnie tutaj w prawo, no to te wartości rzeczywiście skaczą nam raz są dodatnie, raz ujemne, i ta funkcja tutaj cały czas oscyluje i wartości są zarówno bardzo duże dodatnie, jak i bardzo duże co do wartości bezwzględnej ujemne, więc ta granica rzeczywiście w nieskończoności nie istnieje. Ta funkcja do żadnej ustalonej liczby, ani też do plus lub minus nieskończoności nie dąży.